Za półtorej godziny rozpoczyna się wielkie święto polskiej lekkiej atletyki. Po raz pierwszy w Warszawie rusza maraton pokoju na klasycznym dystansie 42 km 195 metrów. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tak to się zaczęło. 40 lat temu, rok 1979, pierwszy maraton pokoju. Były to lata, kiedy bieganie w odbiorze społecznym absolutnie nie było akceptowane. To był wstyd, że ktoś po prostu biega. Czy pan słyszał, że ludzie biegają dla zdrowia? Niestety. To owszem, w telewizji czasami biegają. To jest dobre. Pani mówi, że ludzie jak biegają sobie tak dla zdrowia, przyjemności? O, to żeby byli zdrowi, żeby... Latają, żeby im było wesoło. Widziała pani tak? Na pewno, że widziałam. Pierwszy maraton to był próbą maratonu. Ci, co zaczęli bieg, to skończyli. Ale w każdym razie ja pomyślałem sobie, że to jest początek. Trzeba jakoś zacząć. Była jakaś taka radość, satysfakcja, że się przyjechało. Gazety pisały i tak się rozpoczęło wszystko. No, początek był trudny, bo odpowiedni ludzie pilnowali, żeby wszystko było dobrze. Ale potem już było bardzo radośnie i to był zaszczyt w Warszawie startować. Partia bała się, że maraton zostanie wykorzystany do demonstracji. Józef Węgrzyn i Zbigniew Zaręba i Tomasz Kops głowę dawali, że na pewno nie będzie żadnych haseł i maraton będzie tylko i wyłącznie wydarzeniem sportowym. I tak też było. Do tyłu, no przecież przewrócicie tych z pierwszego. No przecież słuchajcie, przecież wy startujecie i 40% z was się wywróci, tak, tu na beton. Tak, tak. No ludzie, a chcieliśmy zrobić na 10 tysięcy, to byśmy się ugotowali. Dużo osób się zgłosiło, ponad 2000. Był wielki entuzjazm z tego względu, że w Polsce wówczas nie były organizowane biegi masowe, maraton, w którym mógł wziąć udział każdy, zarówno wyczynowcy, jak i osoby biegające od tak sobie, amatorsko, dla zdrowia. Ale chciałabym się dowiedzieć, skąd przyjechaliście? Z Bytomia. Ile osób? Ma, 36 osób. A jak oceniacie swoje szanse? No i to gdzie? Na średnio gdzieś. To znaczy, kto będzie lepszy od was? No, to jeszcze są. Są jeszcze lepsi od nas. Pierwsze maratony gromadziły, tak sięgnę pamięcią, fantastyczne osoby. Nie wiem, poczuli takiego bakcyla, ale dzięki temu, że Tomek Hopfer potrafił niedzielną audycją poranną tak w nas zaszczepić, że jak się budzik nastawiło, że trzeba oglądać właśnie program Biegaj Razem z Nami, to chciało się rzeczywiście wyjść z tego łóżka, założyć byle jakie buty i już biec. Jako człowiek był to tak subtelny, tak delikatny i tak wrażliwy, że praca w telewizji jednak go wykańczała, bo tam była jednak walka, rywalizacja i tak dalej. Natomiast on nie mógł, wydaje mi się, odnaleźć się. Dlatego też przewcześnie pożegnaliśmy go, ale był to naprawdę wspaniały facet. Do dzisiaj Tomek wśród osób, które jeszcze go pamiętają albo przekazują, który jawi się właśnie tą szczególną osobą, która, nie wiem, miał taki dar. No nie każdy z nas ma dar, żeby porwać ludzi, żeby za nim poszli w ogień. Tomek
miał ten dar, jak się tylko pojawił, czy na szklanym ekranie, czy wśród nas, gdzieś na stadionie, mówi: słuchajcie, jutro trening, kiedy? W lesie o 6:00, przychodzimy. I przychodziło po kilkaset osób, jak na hasło Tomka. No dzisiaj chyba brakuje takiej właśnie osoby, która by jeszcze pociągnęła większe tłumy, aczkolwiek nie narzekajmy, bo po kilkanaście tysięcy osób biega w różnych imprezach. Uwaga, za chwilę rozpocznę odliczanie 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! A więc proszę Państwa, blisko 3000 osób wystartowało na trasę drugiego maratonu pokoju. Najmłodsi od 12 lat do 70. Dziewczynki i chłopcy, mężczyźni i panie z całej Polski. Były to oczywiście lata bardzo trudne, bo nam brakowało wszystkiego, ale jak pamiętam, każdy sobie dawał w jakiś sposób radę i nie patrzyliśmy, czy ktoś miał, w Peweksie kupił sobie jakieś Adidasy, a ktoś miał zwykłe trampki, tenisówki, a były, pamiętam, osoby biegnące na boso. To samo był problem z wyżywieniem. Bardzo przykre było, jeśli minęliśmy punkt i nie wzięliśmy pani grzyczy, a ja specjalnie dla was dzisiaj całą noc piekłam ciasto. No ale ile można było jeść? Oczywiście były osoby, które zatrzymywały się i kosztowały. Wcale nie było tak źle, jak niektórzy sugerują. Może we wspomnieniach chcemy pamiętać to, co było dobre. Woda była do picia, była herbata, były kostki cukru, pamiętam, i takie soki wtedy do Doni, że czasami się nawet na te soki załapałem. Były i fajne strony z tego, bo jak nic nie można w sklepie było kupić, nie dawali bloczków, to tu niektórzy się ratowali tym, że z wiaderka sobie trochę więcej cukru nabrali, czy tam parę parówek wzięli więcej. Doping jest fantastyczny, punkty żywieniowe są zorganizowane bardzo dobrze, trasa piękna, pogoda też. No jest właśnie tylko do mety, no i co? Podziwiam w ogóle organizatorów, że w końcu zmienili trasę, która jak dotychczas była według mnie bardzo trudna. Nudna przede wszystkim. Nudna właśnie, a dużo teraz jest... Było. A teraz... Teraz jest bardzo fajnie, przede wszystkim to nie jest bieg, to jest dla nas bieg, a zarazem dla ludzi, którzy na nas patrzą przecież. Ja podziwiałem tych ludzi, którzy kończyli bieg otoczeni przez rodziny, przez dzieci, przez żony, prawda, które troskliwie tuliły tych bohaterów, bo oni dla mnie byli bohaterami. Koncentrowaliśmy się na heroizmie tych ludzi, pokazywaliśmy jednostki i prowadząc ich w czasie całego biegu, oddawaliśmy atmosferę, tą wspaniałą atmosferę, jeżeli nawet biegali o gołych tyłkach, prawda, to byli to wspaniali ludzie. Ten bieg był dla nas świętem i nieważne było naprawdę w jakim czasie i na jakim miejscu. Stąd też powstało to bardzo fajne określenie, że każdy jest zwycięzcą, nieważne na którym miejscu. Stąd też pojawiły się dopiero w 1981 roku pierwsze w ogóle w Polsce medale, które otrzymywał każdy, kto pokonał 42 km 195. Każdy szedł z tym medalem. Czy ktoś w tramwaju, autobusie, czy dziś w metrze pyta się: o, w jakim czasie? Nie. Wyciągało się: masz piątkę, pokonałeś maraton. Cieszymy się więc, że warszawski maraton pokoju został po tak krótkim czasie swego istnienia zaliczony do największych maratonów świata. Cieszymy się, że tak licznie przybywają na niego profesjonalni zawodnicy, a także amatorzy. Mnie duma rozpiera, dlatego że miałem możliwość fotografowania w najwspanialszym okresie sukcesu sportu polskiego. Z
Placu Zamkowego wyruszyło na trasę blisko 700 zawodników i zawodniczek. Słoneczna pogoda ściągnęła wielu kibiców, ale dla maratończyków nie była sprzyjająca. Maraton jest jedną z tych dziedzin sportu, gdzie amatorzy biegający dla przyjemności i własnej satysfakcji startują na równi z potentatami walczącymi o nagrody i duże pieniądze. Świetna trasa jest. Powinno tutaj podać dobre wyniki, gdyby się naprawdę zjechało kilku czołowych naszych zawodników i byłaby jakaś współpraca, to można było naprawdę rewelacyjny wynik uzyskiwać. Pamiętam, że rok 96 to był taki początek schyłku. Jeszcze wtedy pobiegło ponad 1000 osób w maratonie warszawskim, a potem ta liczba spadała, już było 700, 600, chyba doszliśmy do 400. Nie mówię już o tym jednym ratunkowym maratonie, kiedy Marek Tronina wszystko spontanicznie, oddolnie organizował, ale że rzeczywiście już około 500 osób, tylko 500 osób w całej Polsce chciało przebiec maraton. W ostatnią sobotę października odbyła się tam najmniejsza w historii edycja maratonu warszawskiego. Najmniejsza, bo zorganizowana w ostatniej chwili. Ale pewnie najważniejsza, bo po raz pierwszy organizacją stołecznej imprezy zajęli się zupełnie nowi ludzie. Ci, którzy w chwilę potem mieli stworzyć fundację Maraton Warszawski. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może ten bieg albo zapoczątkować coś nowego, pod warunkiem, że ludzie to kupią, albo zamkniemy wieko od trumny. Część nawet nie wierzyła, że się odbędzie i ja pamiętam, że dostawałem telefony, czy nie robicie żartów, czy naprawdę ten bieg będzie. I no i musieliśmy ludziom tłumaczyć, że tak, tak, będzie. I był. 2002 był inny, bo przede wszystkim bardzo nam na tym zależało, bo myśmy go chcieli zrobić z pasją, więc z pasją żeśmy wymyślili to, że wystartujemy bardzo późno, że będą wcześniej reklamy w warszawskim ośrodku telewizyjnym i one były, że będą nagrody dla najfajniej przebranych. Chcieliśmy zrobić po prostu coś innego, a nie tylko smutny bieg. Bieg wyszedł bardzo wesoły, rzeczywiście, niezależnie od tego, że był najmniejszy, to akurat zupełnie nikomu nie przeszkadzało i niezależnie od tego, że był tam straszliwy bałagan, który był spotęgowany jeszcze przez pogodę, wszyscy go po prostu bardzo dobrze wspominali, bo on był, no był po prostu wyjątkowy i można sobie mówić różne rzeczy i śmiać się z tego, ale pasja zmienia wszystko i ta pasja zmieniła ten bieg zupełnie. W tamtym roku, naprawdę, on był, wszyscy, którzy byli zachwyceni, po prostu. Trochę w ciemnościach, trochę w samotności, ale człowiek biegł. Byłam przeszczęśliwa, że udało mi się ukończyć i nagle słyszę, pierwsza kobieta na mecie. A ja mówię, no ale jak to, przecież ja w ogóle się nie ścigałam, ja, jak to jest możliwe? Po tym pierwszym maratonie bakcyla połknęłam i powiedziałam, no nie da się tak teraz odpuścić, już powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. No oczywiście chciałbym dobiec do mety. Na moje 79 lat, 3 miesiące i 18 dni. Zawsze ktoś jest pierwszy na mecie i ta rywalizacja zawsze skupia na sobie uwagę wszystkich, którzy ten bieg obserwują, więc myślę, że wtedy, kiedy wygrywali Polacy, to jest jednak coś, co zapada w pamięć. Myślę, że wygrana Grzegorza Gajdusa, który pobił wtedy rekord trasy. To był rok 2005 i to było dla nas duże wydarzenie, naprawdę. A dzisiaj być rekord trasy, pobiegłem rekord trasy. Koło 25, ale ekstra! Celem w ogóle było dzisiejszego maratonu właśnie zejście poniżej 3 godzin. No i to mi się w pełni udało, także jestem przeszczęśliwy. Przełomowa była połowa lat, pierwsze dziesiątki lat 2000. Nagle się okazało, że biegając jesteśmy w głównym nurcie, że biegając jesteśmy fajni, że organizując biegi robimy coś dobrego dla społeczeństwa, że to nie jest wspieranie nieszkodliwych wariatów, tylko to jest no, bycie na czele peletonu społecznego i zmieniło się postrzeganie, krótko mówiąc, biegania i potrzeby samego biegania. Mi się też pojawiła się moda na młodość i na wigor. Takie prawdziwe bieganie, kwintesencja biegania to jest maraton. Krótsze dystanse, wiadomo, człowiek pobiegnie na dychę trochę wolniej, trochę szybciej, zabraknie mu minuty albo pobiegnie o minutę lepiej niż zamierzał. W półmaratonie tak samo, jak się przesadzi z tempem, najwyżej odetnie troszeczkę na ostatnich kilku kilometrach, zwolni się i trudno. A w maratonie to nigdy nie wiadomo. To jest tak, że można na 39 kilometrze jeszcze biec na swój czas. Miałem taką historię z podopiecznym. Stałem na Moście Świętokrzyskim. Zbliżał się do mety. Biegł 3 minuty przed grupą na 4 godziny i skończył w 4:20, bo musiał usiąść nagle.
Dzieją się takie rzeczy. Mi się nie zdarzyło nigdy usiąść na maratonie i nigdy mi się nie zdarzyło zejść z trasy maratonu, bo z trasy się nie schodzi, nawet jeżeli się biegnie bardzo słabo. Ale zdarzały mi się biegi, które kończyłem w kompletnie żenujący sposób. I zdarzały mi się takie, które kończyłem przyspieszając i wyprzedzając. To jest zawsze wspaniała historia, na nią się czeka. Ja widziałem sytuację, że osoby z tej najwyższej półki, reprezentanci Polski, na kilkaset metrów przed metą nie byli w stanie ukończyć maratonu. Widziałem też taką sytuację, że osoba wpadła na stadion, miała do mety niespełna 50 metrów, przewróciła się, wstała i zaczęła biec w przeciwną stronę. W maratonie warszawskim też były różne przypadki, że osoby prowadzące na kilkaset metrów przed metą nie kończyły biegu. Na maratonie trochę każdy jest sam ze sobą i czym ciężej, czym bardziej 30 któryś kilometr się robi, tym bardziej pojawia się taka samotność biegacza. Po prostu nikt ci nie wejdzie w ten organizm, nie pociągnie go. To nie jest przeszkoda, że można kogoś wyciągnąć za rękę do góry. Masz tę fizjologię albo nie masz. Masz umiejętność wyjścia poza strefę komfortu albo nie masz. No to już jest chyba narkotyk. To już jest narkotyk, naprawdę. Tak jak i to bieganie moje. No ciągnie ta Warszawa, no. Ukończenie tego biegu nie jest wcale takie proste, nie jest wcale takie oczywiste. Dlatego też dla wielu osób jest to okazja do tego, żeby to wydarzenie jakoś tam szczególnie świętować. Oni czują się tego dnia wyjątkowo, stąd na linii mety mamy do czynienia z oświadczynami. Mieliśmy już sytuację, kiedy ludzie na maratonie brali ślub. No maraton to jest królewski dystans bez wątpienia, to po pierwsze. Po drugie jest to jedyny dystans biegowy, który ma swoją własną nazwę i który nie jest określany tylko długością, ale tym, że ma nazwę własną. Maraton będzie czymś niezwykłym przez swoją prostotę, a równocześnie bardzo wysoką skalę wyzwania niezwykłym. Maratonu warszawskiego jest akcja Biegam Dobrze i myślę sobie, że to jest w ogóle jedna z lepszych rzeczy, jaką kiedykolwiek ktoś wymyślił przy okazji maratonu warszawskiego, że człowiek może przebiec maraton, a przy okazji też zebrać pieniądze dla kogoś, kto tych pieniędzy po prostu bardzo potrzebuje. To nabiera jakiegoś zupełnie innego wymiaru i nadaje temu bieganiu jakiś większy sens. No i ta akcja się rozwija i osiągamy coraz większe limity finansowe, jeśli są w ogóle jakieś limity tutaj, coraz wyższe pułapy. To na pewno jest taki obszar maratonu, taki element maratonu, który jest z nim już w tej chwili tożsamy i który będziemy bardzo rozwijać i który chcemy, żeby w coraz większym stopniu był tożsamością tej imprezy. Zawsze bardzo wzruszają mnie Spartanie. Mam dla nich jakieś takie ogromne serce. Niesamowite, jak setka ludzi przebranych za Spartan w hełmach, w pelerynach, z tarczami, z włóczniami. Staje na starcie i oni biegną te 42 km. Nie jest to lekka sprawa, jak sądzę, bo przecież wszyscy muszą trzymać szyk. Więc też w taki bardzo szczególny sposób okrzykami zawsze witamy ich na mecie maratonu. Każdy ma różny cel, ale wyniki są priorytetem, co najlepiej widać, jak się stanie już potem po skończeniu swojego biegu i biegnie na przykład grupa na 3:15. Przed balonami są szczęśliwi ludzie, z balonami szczęśliwi, jak się patrzy już na finiszu, bo oni już wiedzą, że dociągną. 3:15 strasznie zadowoleni, potem oni przebiegają, przychodzi 3:16, tacy skwaszeni, zmartwieni, złamani. Potem dochodzi 3:30, znów zadowoleni, bo oni złamali 3:30. W 3:32 znów skwaszeni i tak dalej, i tak dalej. To doskonale widać, nawet ktoś kiedyś żartobliwie napisał, że jeżeli nie jesteś w stanie złamać 3:15, no to już zwolnij do tego 3:28 i znów biegniesz z ludźmi, którzy się cieszą.
kilkaset ludzi, którzy są tak na pierwszy rzut oka, oni są niewidoczni. Kilkanaście osób w Fundacji Maratonu Warszawskiego, która pracuje i która wszystko to przygotowuje, a później rzeczywiście cała masa tak zwanych niewidzialnych ludzi, którzy tam są, którzy obsługują trasę, wolontariusze, którzy stoją na stanowiskach, na punktach odżywczych i właśnie nalewają wodę, podają pastylki, banany i tak dalej. Służby medyczne, no to są ludzie, którzy jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że czują po prostu tę imprezę, wagę tej imprezy i po prostu chcą tym ludziom, którzy biegną przez Warszawę, od tak po prostu pomóc. Jeśli chodzi o te najbardziej współczesne maratony, to zdecydowanie zapadły mi w pamięć te, które tak się złożyło, kończyły się na piątkę albo na zero. 30, bo udało nam się wtedy pobić rekord frekwencji, który ciągnął się od roku 1980. 2640 osób skończyło. I to wydawało nam się wtedy, no, schwyceniem Pana Boga za nogi, to tak leciutko. Potem oczywiście poszliśmy w sposób nieprawdopodobny w górę. Potem pamiętam ten 35, kiedy 8,5 tysiąca skończyło. To przez 5 lat udało się taką liczbę przekręcić. To była meta na Stadionie Narodowym, jedna z kilku edycji, czterech edycji, kiedy byliśmy na Stadionie Narodowym. I ja pamiętam, że wtedy pierwszy raz po 11-12 edycjach poczułem, że to właśnie tak miało wyglądać. Naprawdę, stałem na tej płycie stadionu. Metę już nie tak jak za pierwszym razem postawiliśmy z boku, tylko centralnie, na samym środku. To wszystko było takie wielkie, żeśmy wiedzieli, że tam musi być, bo inaczej zginie na tym gigantycznym obiekcie. I ja naprawdę wtedy mówiłem do siebie, właśnie tak to miało wyglądać. I właśnie tak to miało wyglądać. Wtedy czułem, że to jest to. Jest Jarek Szeguma, nasz człowiek z Wyżyny Abisyńskiej. Jarek wspaniale powrócił, triumfalnie powrócił na Stadion Narodowy, by wygrać ten najważniejszy, największy polski maraton, maraton warszawski. Powetował sobie tę ubiegłoroczną porażkę. Warto było. Brawo, Jarek! Jakie uczucia? Swoim takim ciężkim pracą, jak pokażesz takie wyniki, potrafisz wygrać ten maraton, tak jak rok wcześniej tak przegrałem, miałem na ostatnie 400, ale się poprawiłem życiówkę i wygrałem. To było podwójnie dla mnie. To jest duży sukces. Ja nie jestem moim pasją, bo jak wolne mam, to nie czuję się dobrze właśnie, dlatego wolę trochę przynajmniej potruchtać i wrócić do domu. Myślę, że w 40. edycji nam zależało na tym, żeby pokazać ludziom, patrzcie, to jesteście wy. To jest o was ten bieg. On jest wielki dlatego, że wy w nim jesteście. Pokazaliśmy ludziom, że to jest tak olbrzymi kawał historii. Łączy ze sobą tyle wydarzeń, tyle postaci, tyle ludzi, którzy byli ważni dla polskiego sportu, że obok tej imprezy nie sposób przechodzić obojętnie. Cieszę się bardzo, że maraton się modernizuje, że ten 40-latek to nie jest ten z filmu Jerzego Gruzy, tylko to jest raczej ten na miarę naszego pokolenia, które to mówi, że 40-latek to jest dopiero ten pełen wigoru i ambicji młody człowiek, który może pójść ambitnie w życie. I tak też postrzegam świeżo, młodo maraton warszawski. I na te 40 urodziny widziałem, że miał się całkiem dobrze. Przychodzi ten wielki dzień, kiedy wszyscy są odświętnie ubrani, znaczy biegacze odświętnie w stroje startowe, rzecz jasna. No a potem jesteśmy wszyscy razem, zaczyna się na tej linii startu gromadzić tłum i wchodzi się na scenę i widać, że to morze głów się nie kończy, ono naprawdę się nie kończy. I jest scena w Warszawie i niektórzy mają łzy w oczach, niektórzy śpiewają. Ja tylko myślę o tym, żeby do samochodu zdążyć przed strzałem startera i ruszyć, bo stoję przecież na samym środku tej kolumny biegaczy, jakby we mnie wbiegli, to koniec. Kiedy się przygotowywałem do pierwszego maratonu, to świętej pamięci Zbigniew Zaręba, który wtedy był w ogóle jednym z twórców Maratonu Pokoju, powiedział: Marek, ty się nic nie martw. Do strzału startera. Potem jak wystartują, to już w ogóle nie masz wpływu na nic. Tak jest.
po to się żyje. Żyje się do tego momentu między strzałem startera, kiedy final countdown słychać i wbiega zwycięzca na metę. To jest właśnie kwintesencja.